W żużlowej Ekstralidze zapadły wszystkie rozstrzygnięcia poza jednym. Kto wyjdzie zwycięski z baraży? O przedłużenie swojego ekstraligowego bytu musi walczyć Stal Gorzów z drużyną z Ostrowa. Prezes Marek Grzyb zapewnia, że klub poważnie podchodzi do rywalizacji z pierwszoligowcem. Są zmarzone treningi. Trener Chomski, wiem, że ma kilka zaplanowanych spotkań i kilka spotkań, które już odbył. Byli u nas zawodnicy również z Danii, więc coś się dzieje w tym kierunku, żeby przygotować się do tego spotkania najlepiej. Zaplanowane tak również, jak powiedziałem, są w najbliższym czasie treningi i myślę, że te najbliższe dni to jest ta pełna koncentracja, mobilizacja, przede wszystkim podejście sportowe do tego, żeby to spotkanie bardzo wysoko tutaj w Gorzowie wygrać. Większość ekspertów twierdzi, że baraże bez trudności wygra drużyna Stali. W przeszłości bowiem zespoły z pierwszej ligi były zdecydowanie słabsze od ekstraligowców. Kapitan Stali nie lekceważy jednak rywali z Ostrowa. Trzeba mieć mocny szacunek i respekt do rywala, bo to będzie kolejny mecz. Że baraże to nie znaczy, że łatwy, wręcz przeciwnie, myślę, że tutaj jedziemy o jak najlepszy wynik, także każdy będzie chciał się spiąć jak najbardziej. Każdy stając pod taśmę będzie chciał wygrywać i to nie jest tak, że pierwszoligowy zespół nam może nie napsuć krwi, bo myślę, że na pewno będzie walczył ostro i musimy być na wszystkie ewentualności gotowi. Rywalizacja w barażach rozpocznie się w najbliższą niedzielę na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Ostrów przyjedzie tutaj na luzie. Tak? Ostrów, niezależnie od tego, jakie ma podejście, jedzie przede wszystkim dla pewnego takiego fanu. Ja nie do końca wierzę, prawda, w to, że oni są dzisiaj przygotowani do tego, że chcą wejść do Ekstraligi. Za to przyjadą się tutaj pokazać. I będzie to spotkanie na pewno ciężkie, bo źle jedzie się z drużyną, która jedzie w pewien sposób rozpędzona sukcesem. Wynik sportowy w niedzielę, zobaczymy jaki będzie. Z naszej strony zawodnicy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i myślę, że to spotkanie, trzymajmy kciuki, że wygramy. Klub zachęca kibiców do przyjścia w niedzielę na stadion, by wesprzeć żółto-niebieskich w walce o utrzymanie w lidze. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00.